bo tam mamy 12 hektarów, to pojedziemy na 2 południa, 2 po 4 i wtedy ja przyjadę też, bo to będzie materiał, bo na kurde jakoś wróci, bo teraz zresztą to tam dalej mamy kończyć, bo już mi tam dzwonił wczoraj do mnie. Ja nie wiem, on po 3 razy pojechał, a tam wieczorem to już przyjdzie po 3 razy. Nie wiem, dalej co tam zmienił, bo on właśnie na urwą. Zamiast obrażeń przechodzimy do punktu porządku obrad na dodanie do wykonania budżetu gminnictwa za 2016 rok. Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminnictwa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2016 rok. Pan burmistrz, dwa zdania. Dwa zdania. Myślę, że jednak w stosunku do roku 2015 roku postęp, ponieważ opinia PIO za wykonanie budżetu za 2016 rok jest pozytywna. Wiadomo, że są tam jeszcze uwagi, ale tak długo jak mamy kłopoty finansowe, tak długo te uwagi będą. Natomiast RIO doceniło nasze wysiłki, które zmierzają do tego, aby przede wszystkim wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań formalnych prawnych wobec Urzędu Skarbowego, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień dzisiejszy takich zobowiązań w ogóle nie mamy. Jesteśmy zamierzeni tymi wszystkimi płatnościami i ja może tylko powiem to, co mówiłem już też wczoraj. To jest informacja na dzień 20 czerwca, czyli na wczoraj. Zobowiązania razem wszystkich jednostek, czyli gminy, ośrodka pomocy społecznej oraz Miejskiego Centrum Kultury i Zespołu Szkół ogółem wynoszą 393 561,97 zł, a więc w stosunku do roku 2015 jest to o 200 tysięcy plus minus mniej. Natomiast z tego zobowiązania wymagane to 255 200,05 zł, z czego druga część to są zobowiązania zespołu szkół w kwocie 187 054 zł oraz zobowiązania z tytułu po prostu faktur, takie krótkoterminowe 68 146,05 zł. Tutaj też bardzo nam się, że tak powiem, sytuacja poprawia wobec firmy Remondis, która obsługuje naszą gminę z wyczystościami. Mamy tutaj faktury, może jeszcze nie na bieżąco, ale wszystkie te największe zaległości mamy zapłacone. Na ten moment wygląda ta sytuacja. Całkiem przyzwoicie, że robimy do podarów. W każdym razie te wszystkie działania, które zmierzają do tego, aby obniżyć nasze koszty powolutku, jakiś efekt jednak przynoszą. Tutaj może też trzeba dodać, że na bieżąco spłacamy nasze zadłużenie wobec banków, aby być w dalszym ciągu wiarygodnym. Nie zaciągamy żadnych zobowiązań, bo nie mamy takich możliwości. Nie zaciągamy żadnych zobowiązań wobec parę banków. Wiadomo, że kończy się to zazwyczaj bardzo źle. Przyjmijmy takich zobowiązań w ogóle nie ma. Jeśli Państwo mają jakieś pytania szczegółowe do wykonania budżetu za 2016, bardzo proszę o pytania i będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Pytania będą Panie Burmistrzu Tomczykie. Dyskusja. Przechodzimy do B. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Poproszę Panią Skarbnik, chociaż myśmy ten temat dość szeroko wczoraj już omówili, dość dokładnie. To jest zadanie. Pani Skarbnik, nie to zadanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu C. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminnego za 2016 rok. Pan Przewodniczący. Chciałem złożyć formalny wniosek o nieodczytywanie opinii Regionalnej Izby. Otrzymaliśmy taką opinię 18 maja. Wszyscy możecie się zapoznać.
opinia jest pozytywna, także wnioskuję o nieodczytywanie tej opinii. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem pana przewodniczącego o nieodczytywanie opinii regionalnej do rachunkowej? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa był przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Nie będziemy zatem odczytywać opinii. Przechodzimy do podpunktu D. Przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego na Wyjeździe Wiński. Pan Przewodniczący? Tak. W dniu 20 czerwca 2017 roku na posiedzeniu wspólnej Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wińsko za 2016 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Wińsko za 2016, po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Wińsko, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wińsko w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Wińska za 2016 rok, połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza Wińska za 2016. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu E. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wińsko w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Wińska w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. Pan Przewodniczący. Również chciałem złożyć formalny wniosek o nieodczytywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o uchylenie absolutorium burmistrzowi Wińska. Zdążyliśmy się zapoznać. Przedstawione to na wczorajszym posiedzeniu komisji. Wnoszę formalny wniosek o nieodczytywanie. Oczywiście Komisja Rewizyjna wnioskuje udzielić absolutorium burmistrzowi Wińska. Tak jest. Przegłosujemy wniosek pana przewodniczącego. Kto z Państwa radnych jest za nieodczytywaniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrza Wińska? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Kto z Państwa radnych nie będzie odczytywać komisji wniosku Komisji Rewizyjnej. Przechodzimy do podpunktu F. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący. No, nie chciałem złożyć wniosek o nieodczytywanie tego wniosku Komisji Rewizyjnej. To nie jest pozytywna i nie wiem, czy to było do wniosku Komisji Rewizyjnej, tego wniosku o nieodczytywanie. Przegłosujemy wniosek Przewodniczącego. Kto z Państwa radnych jest za nieodczytywaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych był przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że rada nie będzie odczytywać wniosku opinii. Przechodzimy do podpunktu G. Dostarczenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wińsko za 2016 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu gminy Wińsko za 2016 rok. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę. Nikt z Państwa radnych nie chce zabrać głosu. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do podpunktu H. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza Ińska za 2016 rok. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Druk numer 9. Czy Państwo radni? Nikt nie chce zabrać głosu. W takim razie przechodzimy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza Ińska za 2016 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 3 osoby się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada Miejska w Ińsku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Ińska. Panie Burmistrzu. Ja chciałem bardzo podziękować właśnie panie skarbnik za okazane zaufanie. Też
myślę, że mozolnie, ale jednak do przodu staramy się po naszą sytuację finansową poprawić, co będzie czynili, oczywiście dzielić w dalszym ciągu. Dziękuję serdecznie. Radni, panie burmistrzu, docenili pana i pańskich pracowników starania, udzielając panu absolutorium. Gratulujemy. Spodziewamy się, że będą nasze kroki czynione i z roku na rok będzie to następne. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie punkt A. Nadanie nazwy ciągu drogi pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora Lińsko, promenada Jerzego Kuchmana. Punkt numer 10. Panie burmistrzu. No, treść uchwały jest Państwu wszystkim znana. Wszyscy wczoraj, wydaje mi się, że wyrazili jednak pozytywną opinię na temat tej uchwały. Chodziło tylko o to, abyśmy wyjaśnili jeszcze, czy ta nazwa promenada, jak jest napisane w uchwale Jerzego Hoffmana, jest właściwą, czy też może powinno być promenada imieniem Jerzego Hoffmana. Ja dzisiaj zaciągnąłem opinii, myślę, że w dobrym miejscu, ponieważ Katedra Polonistyki Zachodnio Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zarekomendowała, że należy to nazwać promenada Jerzego Hoffmana. Tak jak mamy zapisane w uchwale, taka jest opinia Katedry Polonistyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Czyli więc proszę jeszcze powiedzieć, więc się wziął ten wniosek, proszę, Jerzy Hoffman. Więc proszę o przyjęcie tej uchwały. Skąd się wziął wniosek? Wniosek wziął się z tego, że Rada Programowa Miejskiego Centrum Kultury zaproponowała, abyśmy czynili tamto miejsce, tak bliskie kinu, właśnie miejsce, które byłoby, nasuwałoby nam skojarzenie związane z kinem. Na dwie propozycje, które tam padły, czyli pana Krzysztofa Zandusiego i pana Jerzego Kuchmana, wybrano bardziej rozpoznawalną zdaniem Rady Programowej postać, czyli pana Jerzego Hoffmana. Po kilku rozmowach z panem Jerzym Hoffmanem, które osobiście poprowadziłem, pan Jerzy Hoffman wyraził taką zgodę, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to miejsce właśnie tak nazwać, tym bardziej, że jakby tutaj pomysł kolejny to taki, żeby w przyszłych latach co roku, tam jest pomysł akurat związany z ławeczką, czyli poświęcać jedną ławeczkę jakiemuś, jakiejś postaci związanej z kinem, bo przecież jesteśmy z tym kinem na naszym terenie, nie tylko na naszym. Kojarzeni, przypomnę może, że jest to jeden z najstarszych polskich festiwali filmowych, więc warto chyba taką inicjatywę podjąć. Teraz jeszcze proszę Państwa radę o podjęcie dzisiaj tej uchwały. Czy ten projekt Rady ma pytanie co do projektu uchwały? Widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszo-rowerowemu wzdłuż jeziora Lińsko, promenada Jerzego Hoffmana? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do punktu B. W sprawie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lińsko oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, druk nr 11. Panie burmistrzu. Również ta uchwała wczoraj była dość intensywnie i szeroko omawiana. Powstała również pewna jakby uchwała o to, czy na terenie tym, który ma zapisy jako teren rekreacji i sportu, będzie możliwe takie przedsięwzięcie. I myśmy to oczywiście sprawdzili w dzisiejszym razie. Mieliśmy jakby tutaj kontakt z panem dyrektorem Kaskim Adamczykiem z Starstwa Powiatowego, który te nasze obawy rozwiał, ale również tutaj zwróciłem uwagę na ustawę o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych i tam w artykule 46, w rozdziale 5, artykuł 46, ustęp pierwszy mówi, co następuje. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem miejscowym, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. I
ustęp drugi tegoż artykułu mówi, jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest umieszczona w planie miejscowym, a także oczywiście tutaj mamy, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu, ani nie narusza ustanowionych w planie zakazów lub ograniczeń. Więc tak jak już wczoraj mówiłem, pani, która tą procedurę jak gdyby prowadzi na zlecenie firmy telekomunikacyjnej Play, stwierdziła, że nie powinno być żadnych problemów, ona takie inwestycje prowadzi w innych miejscach naszego kraju i nigdy nie było z tym kłopotu, co potwierdzają zaraz słowa pana dyrektora Adamczyka, jak i ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Dlatego bardzo proszę o podjęcie dzisiaj uchwały. Kto z państwa radnych ma pytania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ińsko oraz odstąpienia od przetargowego szyku zawarcia umowy dzierżawy, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że rada jedna osoba. Wstrzymujący. Jedna osoba. Stwierdzam, że rada podjęła projekt uchwały. Przechodzimy do punktu D. Wyrażenie w sprawie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie wszystkich udziałów oraz wystąpienia ze spółki. Jak już wczoraj to tłumaczyłem, Fundusz Poręczeń Kredytowych, a właściwie pan prezydent Stargardu wystąpił z inicjatywą, żeby wszystkie gminy, które są udziałowcami tego funduszu, sprzedały po cenie nominalnej, przypomnę, 1000 zł, jeden udział, swoje udziały miastu Stargard. I co jest najistotniejsze, albo wierzę, że są istotne, że wszyscy burmistrzowie, wójtowie naszego sekretu taką zgodę wstępnie wyrazili. Niektóre rady już takie uchwały również podjęły. Wszystkie rady podjęcie tej uchwały zadeklarowały w najbliższym czasie. I druga sprawa bardzo istotna, zgodę te porozumienia, które po już jakby sygnalizowaniu tych wszystkich uchwał obsługa naszych przedsiębiorców z terenu naszej gminy w żaden sposób się nie zmieni, jak było to dotychczas, będą mogli oni korzystać z poręczeń tego funduszu poręczeń kredytowych, który w tym momencie też przekształci się w spółkę Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, bo tak to się będzie nazywało. Więc proszę o to, aby tą uchwałę podjąć. Teraz jeszcze przypomnę, że w paragrafie pierwszym należy tam dopisać tą kwotę, wartość nominalną, czyli 1000 zł od jednego udziału. Nasza gmina tych udziałów ma 17, więc przy finalizacji tego przedsięwzięcia do naszego budżetu 17 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów oraz wystąpienie ze spółki? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych był przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że rada jednogłośnie podjęła projekt uchwały. Gmina Włoskami 17. 17. Przechodzimy do podpunktu D. Sprawę podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Panie Burmistrzu. Ja bym chciał do tej uchwały wprowadzić jedną z poprawek. Tam państwo już tam jeden nowe projekty uchwał otrzymali. I tam w paragrafie pierwszy, punkt drugi, mamy jakby drugi podpunkt nowy. Dział 020 Leśnictwo, rozdział 02095. Pozostała działalność, paragraf 4430, różne opłaty i składki za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, kwota 2015. Ja może powiem, że jest to opłata za podlesienie tej działki, na której będzie modernizowana oczyszczalnia ścieków ścienne. Ja może tylko jeszcze przypomnę, że pierwotnie nałożono na nas opłatę w wysokości około 700 tysięcy złotych, 700 tysięcy złotych. Finalnie po moich staraniach ta opłata została zmniejszona do niecałych 30 tysięcy złotych.
i będzie ona płatna przez 10 lat w ratach właśnie do 2019, więc musieliśmy taki rozdział tutaj wprowadzić, dział nie taki musieliśmy wprowadzić i później troszeczkę dłużej w dziale 750, tam mamy najpierw dział 700 administracja publiczna i potem drugi dział, dobrze opisany, administracja publiczna, rozdział 75023, urzędy gmin, miast i miasta prawa powiatu, paragraf 4300, zakup usług pozostałych i to jest kwota 17085. Co do zasady, jak gdyby w tych kwotach się nie zmieni nic, tylko są te dwa nowe działy wprowadzone, które właśnie wynikały z tej potrzeby. Poza tym wszystko bez zmian. A na pierwszej stronie jeszcze 7. Na pierwszej stronie w dziale się 921 była kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5000. To zostało tak samo, tylko po prostu nie zmieściło się już na tej stronie. To jest tylko dodane. Bo myśmy na tylko pierwszą stronę. To tylko na pierwszej stronie zmiana, więc nic się nie zmieniło. Ona zostaje. Tak. Dlatego mówię, tylko te dwie zmiany, co też nie wnosi żadnej zmiany, jeśli chodzi o cyfry tak naprawdę, tylko są one jedyne działa zapisane. Dlatego jeśli Państwo macie jeszcze pytania, to bardzo proszę, a jeśli nie, to proszę o przyjęcie tej uchwały. Czy jest wszystko jasne? Kto z Państwa radnych ma pytania? Jeżeli nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Trzy osoby? Trzy. Dziękuję bardzo. Wiedząc, że Rada podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu F. Panie Przewodniczący. Do podpunktu E. W sprawie uchwały o uchwaleniu zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2025. To ja może powiem tak, że proszę pokazać. Tak, jak na Państwa, to jest dziękuję bardzo. Czy Państwo radni? Wszystko jasne? Kto z Państwa radnych ma pytania? Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nisko na lata 2017-2025? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Trzy osoby. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła projekt uchwały. Przechodzimy na drugiej stronie. Do podpunktu F. W sprawie podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi Stargardzkiej. Druk numer 15. Ja może wyjaśnię. Jest to sprawa związana z tym fundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. W wyniku takiego intencyjnego porozumienia wszystkie gminy powiatu naszego zobowiązały się, złożyły intencje, że taką pomoc w wysokości 1000 zł na ufundowanie nowego sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji uchwalą. W związku z powyższym proszę Państwa o podjęcie tej uchwały. Przepraszam, a tu będziemy pomoc udzielać powiatowi Stargardzkiemu na... Tak, bo jakby inicjatorem całego przedsięwzięcia jest właśnie powiat Stargardzki i oni będą rozumieli. Rozumiem. Czy Państwo radni mają pytania? Powiedzieliśmy swoje zdanie na komisjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Stargardzkiemu? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych był przeciw? Trzy osoby. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Jestem, że Rada podjęła projekt uchwały. Przechodzimy do punktu
punktu G w sprawie podjęcia uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kąpielic i plaż na terenie gminy Mieszko, tak? Tak, tak, panu proszę, uchwała o przedstawienie tej uchwały. Na wczorajszym komisjach wspólnie z radnymi realizowaliśmy i będę poprawki do uchwały tam zostały. Sam regulamin został zmieniony. Proszę o ciszę. W punkcie czwartym słowo czynne zostało zmienione na strzeżone i zostały określone te pomocy z tego regulaminu. Także komisja wypracowała opinię pozytywną, proszę radnych o podjęcie tej uchwały, a zostanie już podjęta, opublikowana, to zamieścimy ten regulamin na mojej tablicy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kąpielisk i plaż oraz obwodu turystycznych na terenie gminy Imsko, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę. Zakończyliśmy, proszę Państwa, głosowanie uchwał. Przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na zapytanie i interpretacje radnych sołtysów. Myślę, że wszystkie to na bieżąco radni zadowoleni, tak? Przechodzimy do punktu 10. porządku obrad. Wolne wnioski. Pan radny Tomasz. Chciałbym tylko przypomnieć panie burmistrzu, że na gmina i miasto jest gospodarzem terenu przy remizie, czy remizie w Storkowie, w związku z powyższym proszę tam o uporządkowanie terenu, czyli wykoszenie tej prawdy. Proszę. Kto z Państwa radnych ma jeszcze wolne wnioski? Nie widzę, co się. Pani Kalejczo, chciała Pani zapytać? Proszę bardzo. Ja chciałam się zapytać pana burmistrza, bo z tego co mi wiadomo, gmina Kalki się bardzo sprzeciwia. Tak? I teraz pan powie jedną rzecz. Bo oni nawet słyszałam, co ja nawet czytałam, oni nawet są chętni przejąć, bo oni przejmą na gminę. I co pan na to? Ja jestem ciekawa, że pan będzie zadowolony. Tak, tak. Ja już mówię. Ja już dzisiaj na ten temat kilka słów przecież powiedziałem. To, że nie wzbudzimy entuzjazmu naszą inicjatywą, to chyba się wszyscy spodziewali, prawda? Tak, ale wie pan, po drodze wiele wrogów też niestety. No właśnie dlatego ja już powiedziałem, że po pierwsze my prowadzimy normalne postępowanie administracyjne, które sankcjonuje odpowiednia ustawa, odpowiednie rozporządzenie, więc my tutaj tak naprawdę nie wyważamy otwartych drzwi. Ja od samego początku proszę o to, że jak najbardziej możemy rozmawiać, możemy na ten temat dyskutować, ale rozmawiajmy używając argumentów, konkretnych argumentów i nawet jak do mnie przyjechała telewizja czy rady, czasami jakieś, to ja zawsze odsyłam, właściwie to po co się wy nie pytacie, jedźcie do Studnicy, jedźcie do Czerwienia, zapytajcie mieszkańców, co oni wam powiedzą, bo to oni najbardziej cierpią, tak? To co do mnie dochodzi na temat tych opinii, czy to mieszkańców gminy Drawsko, czy Kalisz, czy ogółem powiatu drawskiego. To są, powiedzmy sobie, jakieś słowa pozbawione rzeczowej, merytorycznej argumentacji, a jedynie jakieś, powiedzmy sobie, emocje, które są tam zresztą podsycane przez niektóre podmioty. Nie wiem za bardzo czemu to ma służyć i uważam, że jest to bardzo naganne postępowanie, bo to nie my chcemy skrócić, tylko ktoś chce nas w jakąś kłótnię tutaj prowadzić. My oczywiście postępowanie swoje prowadzimy bez oglądania się na boki. W tej chwili są ogłoszone konsultacje społeczne. Sołtysi wszyscy otrzymali ode mnie upoważnienia, żeby móc zbierać ankiety od mieszkańców. Takie upoważnienia również otrzymali, tak panie Artur? Tak, wszyscy na rzeźni upoważnienia, tak, jeżeli tak, nie. Tak. Mamy przygotowane więc dla wszystkich radnych takie upoważnienia i jakieś tam liczby ankiet. I bardzo proszę i sołtysów, i państwa radnych, żebyście te ankiety rzeczywiście starali się wśród mieszkańców wprowadzać i żeby je zbierać, bo to jest bardzo ważne, kiedy my będziemy składali wniosek do wojewody.